czwarte targi samochodowe na placu Biegańskiego i w trzeciej alei właśnie trwają. Porozmawiajmy najpierw o tym, czego oczekują potencjalni klienci. Tutaj podchodzą i się pytają o auta, jakie wystawiacie. Naszym niewątpliwym hitem sprzedażowym jest właśnie Dacia Duster, która tutaj jest po naszej lewej stronie. Ze względu przede wszystkim może na atrakcyjną cenę, ponieważ jest to samochód na takich sprawdzonych podzespołach Renault produkowany. Oferuje za naprawdę rozsądne pieniądze duży samochód rodzinny, taki popularny ostatnimi czasy SUV z napędem na 4 koła. No i niewątpliwie najczęściej tutaj jakieś rozmowy, jak są prowadzone, przekazujemy materiały, o tym samochodzie przede wszystkim. Czyli ta Dacia cieszy się dużym zainteresowaniem i właśnie te SUV-y, te samochody rodzinne są teraz w modzie. Tak. Polacy tego, polscy klienci tego oczekują? Jest taki trend, trzeba przyznać, że jednak takie wyżej zawieszone samochody, które są dostosowane do średniej jakości polskich dróg, klienci się może czują bezpiecznie i te samochody są pakowne na pewno, także spełniają przede wszystkim te wszystkie oczekiwania. To są takie podstawowe, można powiedzieć. To mówimy teraz o takich klientach, którzy już mają założone rodziny i z myślą o dzieciach, o całej czteroosobowej rodzinie, a co dla młodszych? Powiem panu, że nie ma reguły, bo wbrew pozorom młodzi ludzie też bardzo często decydują się na samochody typu SUV. Aczkolwiek jeżeli chodzi o młodszych klientów, to tutaj u nas mamy dwa takie modele Laguna Coupé i Megane Coupé. Są takie mocno sportowe samochody o obniżonym zawieszeniu, z dużą aluminiową felgą, sportowym prowadzeniu. Trzeba przyznać, że wśród młodych klientów to jednak jest najbardziej cieszącym się popularnością modele. I ewentualnie jeszcze taki mały, miejski samochód Clio. To już bardziej chyba dla kobiet. Niekoniecznie, powiem panu jednak. Kobiety bardziej w stronę może tego Megane Coupé, bo ono ma takie ładne, obłe kształty. Natomiast Clio jest sprytnym samochodem, takim, którym możemy bezproblemowo po mieście się poruszać, zaparkować pod jakąś galerią czy w alejach. To jeszcze na koniec takie dwa zdania o frekwencji, jak dzisiaj to wygląda. Ludzie są ciekawi, są zdecydowani, może jeszcze nie zdecydowani na zakup, ale przychodzą właśnie patrząc pod tym względem, czy bardziej oglądają te samochody i podziwiają po prostu. Bardziej jednak mimo wszystko podziwiają, trzeba przyznać. Tutaj widać, że dużo rodzin się wybrało na spacery, czy tam, żeby sobie pooglądać. Na pewno to rozreklamowane w dosyć mocnym stopniu było. Aczkolwiek muszę przyznać, że parę ciekawych kontaktów udało się nawiązać i być może w przyszłości coś z tego się uda sprzedać. Thank you.